bardzo mi miło, że znowu chcesz posłuchać, co mam Ci ciekawego do opowiedzenia. Dziś poznasz ciekawostki o lasach deszczowych. Zaczynamy! To jest las deszczowy. Lasy deszczowe są to gęste dżungle, w których opady deszczu oraz temperatury są na podobnym, wysokim poziomie przez cały rok. Jest tam gorąco i wilgotno. Temperatura nigdy nie spada poniżej 24 stopni Celsjusza, więc jest tam cały czas tak ciepło jak latem w naszym kraju. Lasy deszczowe zaczęły rosnąć około 100 milionów lat temu. Lasy te stanowią naturalne środowisko życia dla wielu tropikalnych roślin i zwierząt. Lasy deszczowe składają się z różnych warstw, a zwierzęta żyjące w dolnych warstwach lasu zupełnie się różnią od tych, które żyją w jego górnych częściach. W lasach deszczowych żyje ponad połowa gatunków roślin i zwierząt z całej kuli ziemskiej. Są nazywane płucami świata, ponieważ wchłaniają bardzo dużą ilość szkodliwego dwutlenku węgla z powietrza. W dżungli rządzi kamuflaż. Kamuflaż to taka sprytna sztuczka. Niektóre kwiaty wyglądają jak owady, a niektóre owady wyglądają jak liście. Zobacz, to jest patyczak. To owad, który swoim wyglądem przypomina patyk. Jak myślisz, dlaczego rośliny i zwierzęta się kamuflują? Tak, żeby ukryć się przed wrogami, którzy chcą je zjeść. A jak myślisz, dlaczego rośliny są najczęściej zielone? Rośliny potrzebują dużej dawki światła słonecznego do życia. Za pomocą substancji chemicznej, zwanej chlorofilem, która się w nich znajduje, rośliny mogą przekształcać energię ze słońca w substancje odżywcze, z których mogą korzystać. A proces ten określany jest jako fotosynteza. Światło słoneczne, które dociera do rośliny, jest różnobarwne. Chlorofil pochłania niebieskie i czerwone światło, a odbija zielone. Z tego właśnie powodu rośliny wyglądają na zielone. W lasach deszczowych jest mnóstwo różnych tropikalnych owoców. Większość z nich jest bardzo słodka. Jak myślisz, dlaczego? Słodki smak to często dowód na to, że owoc jest dojrzały i zdatny do spożycia. Jednak nie wszystkie owoce są słodkie. Niektóre z nich są gorzkie. Owoce mają określony smak, ponieważ rośliny chcą, by ich owoce jadły tylko określone gatunki zwierząt. Mam dla Ciebie ciekawostkę. W dżungli rośnie owoc o nazwie durian. Smakuje wspaniale, ale śmierdzi jak brudne skarpetki. To ulubiony przysmak orangutanów. W dżungli rośnie także mnóstwo pięknie wyglądających i pachnących kwiatów. Jak uważasz, dlaczego kwiaty pachną i wyglądają tak przepięknie? Żeby zwabić zwierzęta. Kwiaty są bardzo ważną częścią roślinnego cyklu życia. Wytwarzają nasiona i owoce, z których powstają nowe rośliny. Aby to jednak było możliwe, kwiaty muszą zostać zapylone. Próbują więc zwrócić na siebie uwagę zapylaczy, czyli owadów, robaczków i ptaków, za pomocą kolorów, kształtów i zapachu. Czas na quiz! Dlaczego niektóre lasy nazywamy deszczowymi? Bo deszcz często w nich pada, w ogóle w nich nie pada. Tak, bo ciągle pada w nich deszcz. Które zwierzę wykorzystało kamuflaż do ukrycia się? Kameleon czy motyl? Tak, kameleon! Gdzie znajduje się chlorofil? W korzeniach czy w liściach? Brawo! W liściach! To już wszystko w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał. Do zobaczenia! Pa, pa! Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach.